Jezuici kojarzą mi się z odosobnieniem, z taką pracą nad sobą. No i Ignacy Loyola to mi się kojarzy z mieczem. Jezuici, tak? Nie wiem, czy kojarzy pani taki film Misja. Tam właśnie zakon jezuitów był właśnie na misjach w Ameryce i ratowali Indian, tubylców, przed wyginięciem. Otóż faktem jest, że w jezuickich szkołach uczył się Fidel Castro, który był później jednym z najstraszniejszych dyktatorów na amerykańskiej wyspie Kuba. Przede wszystkim chyba z papieżem Franciszkiem stojącym obecnie na czele kościoła. No, tych skojarzeń jest bardzo wiele. No, jezuici chociażby w Polsce to podstawowe skojarzenie to szkolnictwo, że oni prowadzili szkoły. Ponadto co możemy powiedzieć, no dzisiaj jezuici we współczesnym kościele mają spore znaczenie z uwagi na pontyfikat papieża Franciszka. Zakon jezuitów kojarzy mi się z kilkoma rzeczywistościami. Pierwsza to jest ich symbol, Eucharystia. To, co zewnętrznie wyraża, a drugie to jest ogromna otwartość, nowatorstwo i to, co wprowadzili do kościoła, co mocno podkreślał Ignacy, rozeznanie. I to jest mi bardzo bliskie. Bardzo ciekawe odpowiedzi. Rzeczywiście niektóre są prawdziwe, niektóre wiążą się z takimi stereotypami, jakie krążą o nas, a które są, no nie mają nic wspólnego tak naprawdę z rzeczywistością. Generalnie rzecz biorąc, ci, którzy odpowiadali, wiedzą coś na temat jezuitów. Jest to jakaś taka wiedza dosyć szczątkowa, fragmentaryczna, ale też dobrze, w tej fragmentaryczności bywa też prawdziwa. Generalnie rzecz biorąc, ta cała rzeczywistość jezuicka jest o wiele bardziej złożona, no ale też w takiej sądzie ulicznej trudno oczekiwać od ludzi, żeby powiedzieli wszystko. Więc tak się kilka razy uśmiechnąłem, ale kilka razy też pokiwałem głową, że rzeczywiście tak to jest. Stereotypy zarówno takie pozytywne, jak i negatywne. Taki stereotyp to, że jezuici kojarzą się z edukacją. Rzeczywiście w znaczeniu takim historycznym to tak, bo myśmy swego czasu stworzyli system szkolnictwa, który tak naprawdę całe szkolnictwo w Rzeczpospolitej opierało się praktycznie na tym, co stworzyli jezuici. Więc to jest taki dobry stereotyp. Obecnie nasze szkoły oczywiście one istnieją i są, myślę, że są bardzo dobre, ale patrząc na całą mapę edukacyjną Polski, to tych szkół jest zaledwie kilka, one gdzieś tam giną w tłumie. Takim ciekawym stereotypem, może troszkę bardziej negatywnym, było to, że Ignacy kojarzy się z mieczem. Rzeczywiście Ignacy pozostawił swój miecz jako wotum w klasztorze w Montserrat, ale to był taki symbol zakończenia jego drogi życia jako rycerz, jako żołnierz. Natomiast nas bardzo często kojarzą ludzie z tymi, którzy cały czas tym mieczem wojują. Zakon jezuitów, z mojej perspektywy jako jezuity, powinien się kojarzyć rzeczywiście z takim nowatorskim dążeniem do odczytania obecności Pana Boga w świecie. Myślę, że powinien się kojarzyć z postawieniem akcentu, co zresztą padło w sądzie, na rozeznaniu, ale też na takiej pracy osobistej. Myślę, że powinien się kojarzyć z ćwiczeniami duchownymi. Tak, myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy. Każdy z nas jest nieco inny, a to dlatego, że Pan Bóg nas stworzył trochę innymi. Każdy z nas ma swoje własne charyzmaty, swoje zdolności. W związku z tym powinien też mieć swoje pasje. Więc z mojej perspektywy rozwijanie swoich pasji, i to obojętnie, czy to robi jezuita, czy robi każdy inny człowiek, to jest pomnażanie tych talentów, które Bóg nam dał. A więc to jest nasz obowiązek. A poza tym też rozwijanie swoich pasji, ono wiąże się z tym, że robimy coś, w czym jesteśmy dobrzy, do czego mamy pewne zdolności i co nam sprawia też przyjemność. A te wszystkie rzeczy są bardzo pożyteczne i bardzo potrzebne w życiu każdego człowieka, także jezuity. Dlatego wspieram pasję, wspieram każdą formę rozwoju indywidualnego jezuity. Musimy się liczyć z tym, że jeśli coś budzi kontrowersje, to nie powinniśmy tego robić. W związku z tym, jak w każdej rzeczy, tak i w rozwijaniu naszych pasji są pewne granice. Ktoś może mieć jakieś pasje czy jakieś pragnienia, które tak naprawdę wiążą się z dużymi wydatkami. Na to nas nie stać,
Ale nie tylko, że nas nie stać, tylko przez sił ubóstwa, jaki składamy, nie mamy prawa, żeby takie pasje w sobie rozwijać. Natomiast jeśli te pasje, one mieszczą się w obrębie takich granic właśnie, które no nie wywołują kontrowersji, to jak najbardziej trzeba wspierać. Jeśli ktoś o coś mnie prosi, czy pyta o moją opinię, to staram się kierować zdrowym rozsądkiem. Jeśli ktoś nie przekracza tej granicy zdrowego rozsądku, to popieram. Ja sam kiedyś latałem na paralotni. Pytałem ówczesnego policjanta, na to mi pozwolił. To jest taka pasja, która chyba nie wywołuje kontrowersji. Oczywiście dopóki nie złamałem nogi, później odczytałem to jako znak, że Pan Bóg powiedział dość. Jakub Kołacz, jezuita Agencji Polskiej Powinien Wojska. A ty już ją wciągniesz do niej w górę. Rób sobie takie miejsce, żeby jej nie zasłynęło. Okej, ale mówię generalnie na to zwrócić uwagę, bo ty jak wszystko tu robisz, robisz sobie w miejscu, nic nie robisz, tylko że w pewnym momencie wchodzi do sytuacji, gdzie ją odbijasz, ona robi raz i chce zrobić litwę, ale już nie zdąża, i już ją wprowadzi do następnego kroku, nie? Odbijasz ją w pewnym. To jest hit z czasów, kiedy ja jeszcze nie byłem księdzem. Próbuję zawsze rozwijać jakieś swoje pasje, nazwijmy to sportowe. Oraz jeśli mam takie możliwości, to swoją pasję jeszcze sprzed wstąpienia do zakonu. Czyli mam kontakt też czasami z tańcem obecnie. Jestem też instruktorem rekreacji w tańcu, więc też ćwiczę to po to, żeby móc uczyć młodych ludzi, takich jak ty, wykorzystywać tą jakże cenną sztukę społeczną w życiu praktycznym, czyli po prostu uczyć tańczyć, zwłaszcza taniec w parze. Oprócz tego, jeśli chodzi o kwestie sportu, to oprócz gdzieś biegania w miarę systematycznie, o ile powietrze w Krakowie na to pozwala, to obecnie też ćwiczę sobie szermierkę klasyczną. Znaczy, ja zajmowałem się wieloma różnymi rzeczami, w zależności od możliwości, jak już wspomniałem. Ćwiczyłem kung fu, ćwiczyłem, chodziłem po skałkach, chodziłem w grotach, robiłem sobie kurs grotołaza. Tak, z kickboxingiem również miałem treningi w kickboxingu, to się zgadza. Obecnie chwilowo w związku z nawałem pracy w szkole nie mam jak uczęszczać na te treningi, tak się składa akurat. Natomiast do niedawna jeszcze systematycznie dwa razy w tygodniu chodziłem na zajęcia sandy, chińskiego boksu. Robię studia podyplomowe o kierunku wychowanie fizyczne. Zajmuje mi to wszystkie soboty praktycznie w tym roku szkolnym. Jestem człowiekiem, który szuka nowych wyzwań, który szuka nowych doświadczeń, dlatego ja zawsze patrzę, jakie mam możliwości tam, gdzie jestem i w miarę tych możliwości zajmuję się tym, czym mogę. Na ostatniej placówce miałem możliwość przykładowo jazdy konnej, więc to robiłem. Obecnie nie do końca są tego typu możliwości, więc przynajmniej na dzień dzisiejszy ćwiczę sobie tą szermierkę klasyczną. Ćwiczę sobie też, a to już bardziej indywidualnie, bo nie chodzę na razie. W Krakowie nie mam swojego trenera, jeśli chodzi o kwestie tańca. W miarę możliwości, jak mówię, jeśli tylko mam ten czas, żeby to robić, to zawsze staram się poruszać, zawsze staram się czy to pojeździć na rolkach, czy to na rowerze. No mam świadomość, że każde hobby z jakąś decyzją moich przełożonych może mi się skończyć w każdym momencie. W nowym miejscu, gdzie pójdę, no nie będzie, już nie będę miał możliwości ćwiczenia go. Ja to akceptuję, dlatego też szukam, jeśli jestem w nowym miejscu, nie mogę ćwiczyć tego, co ćwiczyłem wcześniej, po prostu szukam nowych możliwości na tyle, na ile jest też to oczywiście w danym miejscu możliwe. Ja na ogół w ostatnich latach byłem w dużych miastach, we Wrocławiu, w Krakowie, więc tutaj raczej nie ma problemu ze znalezieniem sobie czegoś, co dawałoby mi satysfakcję, to co pozwalałoby mi się rozwijać. Ćwiczyłem różne rzeczy w zależności od tego, też część tych rzeczy ćwiczyłem jeszcze przed wstąpieniem, jako bardzo młody człowiek. Zawsze gdzieś szukałem tego typu rozwoju, tego typu wyzwań. Przede wszystkim wszystko, co pozwala rozwijać się człowiekowi pełni, co pozwala się po prostu rozwijać człowiekowi, dobrze wpływa na powołanie, jakiekolwiek by nie miał, tak? Każde powołanie jest realizowane na swój specyficzny sposób, ale do pełnej realizacji powołania potrzebny jest
po prostu pełny rozwój człowieka. Nie da się, być może niektórzy myślą, że nie wiem, ksiądz powinien rozwijać się wyłącznie, nie wiem, duchowo, tylko klęcząc i modląc się, tak? To byłoby strasznie kiepskie dla jego kolan i kręgosłupa. Natomiast to nie o to chodzi. Pełny rozwój duchowości jest rozwój pełni człowieka. Nie tylko jakiegoś drobnego wycinka z człowieka, tak? To zawsze byłoby jakieś, no wręcz niezdrowe dla rozwoju człowieka jako takiego i o tym trzeba pamiętać. Dla mnie osobiście po pierwsze to jest kwestia ruchu. Ruchu, który jest też mi potrzebny i do zdrowia, ale też i do pozbywania się pewnych napięć, które no, w życiu każdego człowieka gdzieś się pojawiają, stresy, napięcia. Ja, jak każdy człowiek, szukam sposobu, żeby jak najzdrowiej pozbywać się tego typu rzeczy. A oprócz tego też bardzo często wcześniej czy później, jeżeli wchodzę w jakąś grupę, która gdzieś coś konkretnie ćwiczy, bardzo często nie wchodzę tam jako ksiądz. Ja po prostu wchodzę jako osoba, która gdzieś coś ćwiczy, natomiast ja nigdy nie ukrywam tego, kim jestem. Więc jeżeli wchodzimy już w jakieś takie rozmowy, poznajemy się coraz bliżej, coraz lepiej, to wcześniej czy później wychodzi na to, kim jestem. I bardzo często zdarzają się wtedy bardzo fajne też takie rozmowy po prostu z kwestii duchowości, z kwestii kościoła, z kwestii przeżywania życia, w zależności od miejsca i w zależności od moich przełożonych, na ile przełożony jest otwarty, a na ile nie widzi potrzeby, żeby ktokolwiek cokolwiek rozwijał. Ja na szczęście, ja zwykle raczej nie mogłem narzekać na swoich przełożonych, stąd w miarę możliwości miałem pole do popisu, mogłem coś tam sobie zawsze ćwiczyć. Choć też oczywiście nie, jak mówię, to dla mnie tego typu rzeczy zawsze stoją na drugim, trzecim miejscu. Tak, dla mnie praca, którą mam wyznaczoną, jest zawsze pierwsza i zawsze gdzieś tam będzie pierwsza. U niektórych zapewne tak, u niektórych wszystko budzi kontrowersje, ale generalnie jeśli chodzi o osoby, z którymi rozmawiam często, jest to jak najbardziej normalna rzecz, nie budzi to żadnych kontrowersji. Nie tylko, że to tolerują, ale wręcz akceptują, tak? Uważają, że przez to właśnie, że rozwijam się na takie różne sposoby, też staję się lepszym księdzem wręcz. Mam lepszy kontakt z ludźmi, jestem, jakby to tak ująć, bardziej ludzki. Zwykle, jeżeli już znamy się dłużej, gdzieś z kimś dłużej ćwiczę, raczej jest gdzieś jakieś takie chwilowe zaskoczenie, natomiast nie spotkałem się z jakąś sytuacją, żeby ktoś robił tutaj jakiś większy ruch z tego powodu. Po prostu ludzie to akceptują, tak? Po kilku sekundach, kilkunastu sekundach gdzieś tam jakiegoś zaskoczenia. Po prostu traktują to jako rzecz normalną. Bardzo lubię spędzać czas sportowo, muzycznie i też w przyrodzie. Więc to jest takich kilka wymiarów, w których tak bardzo fajnie się odnajduję. Od tej takiej sportowej strony zaczynając, bardzo lubię jazdę konną. Z takich innych łucznictwo, które jest dla mnie nową sprawą w takim kluczu, już powiedziałbym, bardziej profesjonalnym, a więc trener łucznictwa. Oczywiście, żeby kondycję utrzymać sam, muszę bardzo dużo trenować. A co to znaczy? No, codziennie po prostu oddać od kilku do kilkunastu strzałów, czy to na ścieżce łuczniczej, czy na sali gimnastycznej. To sportowo. Natomiast muzycznie fascynuje mnie wiele instrumentów muzycznych. Takim nowym jest saksofon od już kilku dobrych lat, z tym, że ciężko znaleźć czas na systematyczne treningi. Też mój wyjazd do Afryki spowodował, że przez ponad 2 lata nie grałem. Teraz od roku wróciłem do treningów i raz w tygodniu trenuję pod okiem nauczyciela muzyki. I od tej strony muzycznej czasem jeszcze tak gram na gitarze. To mi przypomina moje młode lata, kiedy bardzo wiele czasu spędzaliśmy z moimi przyjaciółmi na różnych wyjazdach, na rekolekcjach właśnie wyjazdowych. No fajna sprawa. Dzisiaj trochę mniej tego czasu jest, żeby to wszystko utrzymać, trenować odpowiednio, no ale próbuję. Powiedziałbym nawet bardziej
skomplikowana sprawa jest w takim kluczu pracy, do której też jestem posłany. Moją misją jest praca w liceum w Kostce w Krakowie, więc zajmuje to sporo czasu, od tych godzin wczesnych porannych często do tych późnych wieczornych. I stąd te całe dni spędzane właśnie od rana do popołudnia późnego, bądź też do wieczora w szkole, no jakby angażują całościowo. I pozostaje jeden wieczór w tygodniu, który sobie rezerwuję na sprawę muzyki, na sprawę właśnie trenowania na saksofonie. I to jest 2 godziny we wtorek wieczorem, już po całych zajęciach. A wtedy, kiedy znajduję jakby tę godzinkę czy pół godzinki na trening łuczniczy, i trochę tak z doskoku, ale staram się o tę systematyczność od poniedziałku do piątku. W sobotę niestety studiuję, więc nie mam możliwości trenowania i jest jeszcze niedziela. Niedziela jest takim dniem dla mnie odpoczynku, relaksu i wtedy staram się na ścieżkę łuczniczą wybrać się na Podgórzu w Krakowie, gdzie w plenerze można oddać od kilku do kilkudziesięciu strzałów. I trudno pogodzić obowiązki szkolne no z tymi pasjami, które po prostu mam, więc coś kosztem czegoś. Albo będzie rzeczywiście praca na tym najwyższym poziomie i troszeczkę tych takich zajęć poza pracą, a więc w ramach relaksu i też tego treningu, no albo będzie bardzo ciężko oddać się w pełni jednemu i w pełni drugiemu. Jest to niesamowicie ważne, żeby też jakby no trochę tak zmusić siebie i przerwij pracę, zrób coś dla siebie, troszkę relaksu, troszkę odpoczynku, odśwież głowę. Stąd bardzo ważne, żeby właśnie mieć czas na modlitwę, na pracę i na ten relaks, w ramach którego swoje pasje próbuję realizować. I często to jest właśnie tak, że muszę zaplanować wcześniej i rzeczywiście nie odpuścić tego, a więc poświęcić sobie też czas na to, żeby móc mieć ten czas na muzykę, czy na wędrówkę górską, czy na właśnie choćby tą jazdę na gdzieś tam właśnie w stadninie na koniu, czy też właśnie sprawę łucznictwa, postrzelania sobie. Staram się zawsze, żeby to było też jakby nie w pojedynkę, tylko z kimś. No staram się na tyle, na ile to jest możliwe, korzystać z tego, żeby ten czas zaplanować, a jeśli się nie uda, to gdzieś tam w międzyczasie, jak to nazywam, skorzystać trochę z tych swoich pasji, którymi też Pan Bóg obdarzył. Zależy absolutnie od mojej inicjatywy, od tego, jak wstrzela się z tym czasem wolnym w te swoje pasje, w rozwój swoich pasji poza pracą. Więc też nie można przesadzić z tym właśnie zaangażowaniem w pracę. Często słyszę: odpuść, nie musisz pracować 10 czy 12 godzin, to jest przesadą, więc musisz też uciąć czasem pracę, wyjść wcześniej, zajmij się też trochę sobą. To mi też pozwala na takie lepsze zrozumienie siebie i też potem zaangażowanie właśnie w muzykę, sport, czy też innego rodzaju rekreację. Bardzo kochamy ten współczesny świat. I myślę, że to jest też jedna z takich typowych jezuickich cech, zarówno w tym znaczeniu historycznym, jak i teraz. Patrzymy na ten świat dookoła i staramy się w nim zobaczyć Pana Boga, który żyje, który działa, który czasami cierpi, ale przede wszystkim żyje i działa. Zmienia się świat, patrząc na to, co było za czasów świętego Ignacego. Patrząc na to, jaki świat jest teraz, to mamy do czynienia z dwoma zupełnie innymi światami. W związku z tym też i podejście do naszej formacji, do kształcenia się, ono generalnie musi być inne, nie może być takie, jak było dawno temu. Natomiast gdybyśmy pozostali na takim bardzo ogólnym poziomie, to te takie ogólne zasady nie pozostają niezmienne.